Chciałem kupić adapter i zasilacz do mojego aparatu, aby móc w domu jeden cały dzień nagrywać bez przerwy, zasilając go bezpośrednio z miasta. Ale nigdzie nie mogłem już znaleźć takiego akcesoriów do mojego modelu, więc postanowiłem zrobić samemu. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie dokładnych wymiarów. Na forum Elektroda powiedziano mi, że do mojego kanona można zastosować zasilacz 4,2 V firmy Sony, bo takie napięcie ma świeżo naładowana bateria 3,7 V. Zasilacz kupiłem za 17 zł na Allegro, a dla porównania bateria 3,7 V kosztuje prawie 200 zł. Będzie potrzebne jakieś plastikowe opakowanie. Zrywam etykietę. Musiałem to zrobić z użyciem bardzo ciepłej wody, żeby zmiękczyć klej. Odmierzam przekroje o wymiarze baterii i wycinam. Okazuje się, że klej z etykiety po umyciu mydłem bardzo dobrze trzyma. Przekroje trzeba napustować, dlatego lepszym materiałem byłoby dno lub pokrywka od lanierka plastikowego. Spłaszczam młotkiem drut miedziany, żeby zrobić z niego styki do adaptera. Przekroje przecięte na dwie części służą do przeprowadzenia kabelków. Na tych płytkach nie ma kleju z etykiety, więc muszę je skleić tak. Krokodylkami przytrzymuję płytki, żeby mi się nie przesunęły przy kleju.
jeszcze zamki w rogach. Odklejam całość taśmą. Wklejam oznaczenia biegunów, żeby nie się nie pomylić. Tak wyglądają styki do zasilacza. Jeden jest płaski, a drugi ma wypust. Do wykonania zacisku do styków będzie potrzebna stara dętka od roweru. Koniecznie trzeba pamiętać o biegunach ze śniegu. Będzie jeszcze potrzebna osłona styków, aby nie doszło do zwarcia. Zakrętka od spirytusu salicylowego ma odpowiedni rozmiar. Wkładam adapter w miejsce baterii. Następnie przepuszczam kabelki przez otwór zrobiony specjalnie w tym celu i podpinam zasilacz. Będę mógł teraz przez cały dzień bez przerwy nagrywać zrobiony przez siebie wabik na ptaki w postaci pudełka z wodą zawieszonego na drzewie, aby sprawdzić, jakie ptaki z niego korzystają.